Witajcie ponownie. Dzisiaj zrobimy mały upgrade do naszego sprzętu. Już mówię dlaczego. Ponieważ ten oryginalny silniczek, który pełni rolę frezarki, jest bardzo, ale to bardzo słaby. Ma jedynie 1000 obrotów i mocy nawet nie wiem ile, ale nie daje rady, prawie z niczym. Można tym sobie grawerować w maśle, w mydle, tego typu rzeczach, bo już do twardszych materiałów będzie ciężko. Przydałoby się coś dużo szybszego. Niestety do tej maszyny kupić silnik, który jest mocniejszy, no będzie ciężko z racji tego, że jest maleńka i mamy jakby ograniczony rozmiar głowicy, którą możemy tu zamontować. A ja mam do dyspozycji Dremela, co byłoby tu najlepszym rozwiązaniem, bo ma aż 35 tysięcy obrotów, 33 tysiące, no i dużą moc. 125 W stanowczo wystarczy do grawerowania. Ale ciężko by było go zamontować, ponieważ jest dość gruby, a w uchwycie głowicy mamy 40×40 mm. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie użycie giętkiego wałka. Nie jest to może idealne rozwiązanie, zwłaszcza że jakby na wyjściu jest tu minimalny luz, ale przynajmniej średnica nam ułatwi zadanie. I możemy już to zamontować jakoś. A jak? Trzeba dopasować tego uchwytu. Ja sobie poradziłem w bardzo prosty sposób. Skoro mamy tam uchwyt 40×40 i jest to przekrój kwadratowy, to potrzebujemy zrobić obudowę na naszą głowicę. Teoretyczną głowicę, czyli klocuszek 40×40 odpowiedniej długości, tak żeby nie zasłaniał nam blokady, przecięty wzdłuż piłą grubości milimetra, żeby był jakiś dystans do zacisku, wybrany w środku mniej więcej pod kształt, a później uzupełniony jakąś masą epoksydową, żeby to pięknie pasowało bez luzów. Tylko trzeba pamiętać, że musi to być w miarę osiowo. Czy z tej strony patrząc, czy z tej. Żeby nam frez nie był pod kątem nachylony do materiału. I mając dwie takie połóweczki już zrobione, które pięknie to ściskają, możemy go zamocować. Mam przygotowane na ścianie jakby wieszaczek na to, żeby bałek nie był jakoś mocno pogięty. Wystarczy sobie zawiesić na jakimś haczyku, tak żeby mieć łatwy dostęp. Wchodzi dosyć ciasno. Jedyny problem to jest taki, że mamy tu małą przestrzeń. No i będzie problem, żeby frez sięgał do samego dołu. Bo musimy mieć dostęp do blokady. Ale można sobie poradzić w ten sposób, że podkładamy coś grubego, tak żeby dało się tym frezem do zera dojechać. Wtedy będziemy mogli też i wyciąć pewne rzeczy. No i dobra, mamy do zera. Skręcamy.
i mamy gotowe. Siedzi bardzo sztywno. Ponieważ dobrze był dopasowany ten klocek, dodatkowo mamy tu zaciskanie. Był też luz na klocku, żeby ścisnąć przy okazji głowicę wałka. Wszystko pięknie, sztywno siedzi. I możemy frezować. Jedyny mankament to tylko taki, że musimy pamiętać, żeby ręcznie włączyć nasz silnik. Zamontujemy sobie kawałek materiału, żeby sprawdzić, jak to się sprawuje. Jak dla mnie te oryginalne śruby do mocowania materiału do stołu są w zasadzie nic nie warte. A najlepszym sposobem według mnie jest po prostu zwykły gorący klej. I niemal każdy materiał możemy sobie stabilnie przymocować. Ponieważ nie jest to jakiejś dużej mocy sprzętu, więc nie wyrwie nam na pewno. Więc kawałek drewna wystarczy sobie przykleić w paru miejscach. O! Na powierzchni. I coś wytniemy. No to na próbę zrobimy sobie małe planowanie, czyli wyrównanie powierzchni. No mamy prostokąt 45 na 40, frez 3,2 mm, więc zrównamy powierzchnię i zobaczymy, co dalej. Musimy przede wszystkim pamiętać, żeby włączyć najpierw sobie silnik ręczny. Jak widać, bardzo ładnie nam się splanowało. Teraz możemy coś wyciąć. Wytniemy sobie kółko średnicy 35 mm. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Głębokość damy 4 mm. Zejście w osi Z będzie coś 0,7 mm. Powinien sobie bez problemu dać radę. Także próbujemy. Włączam silnik. I mamy wycięte. Teraz zmierzymy, czy dobrze to wyszło. Czyli jest bardzo dobrze. To jest właśnie wycięte już z dremelem. Całkiem przyzwoicie. I teraz, dzięki temu, że mamy dużo wyższą prędkość obrotową, większą moc naszego niby wrzeciona,
możemy naprawdę fajne rzeczy sobie wycinać. Dobrze jest też posterować prędkościami posuwów osi, w zależności od tego, jak dużo materiału naraz chcemy zbierać. Jeżeli po małej ilości, to można bardzo szybko ustawić. To już w następnym filmie pokażę, gdzie, w jakim programie można sobie ustawić te wartości maksymalne, żeby jak najwięcej wycisnąć z naszej maszyny. A na dzisiaj to chyba tyle. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.